Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia jest pan Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie marszałku, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w ciągu ostatnich kilku dni dwukrotnie wezwał obywateli swojego państwa w taki bardzo dramatyczny sposób do tego, żeby natychmiast opuścili Ukrainę. Sprawy mogą się potoczyć w szaleńczym tempie. To jego ostatnia wypowiedź dosłownie sprzed kilkunastu godzin. Z kolei Ukraińcy odpowiadają, że to, co nam w tej chwili bardzo szkodzi, to histeria, panika, bo to wpływa na naszą gospodarkę, obniża wartość hrywny i uderza po prostu w podstawy naszego bytu ekonomicznego. Jak pan patrzy to na to, co dzieje się w tej chwili wokół Ukrainy? Znaczy, uważam, że sytuacja jest bardzo poważna, naprawdę bardzo poważna i trzeba mieć tego świadomość. Taką tezę, którą postawię pierwszą, i to też Polacy i Polki muszą o tym wiedzieć i pewnie wiedzą, że moim zdaniem nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Ukrainy. To jest nasz bezpośredni sąsiad i to jest bardzo dla nas ważna sprawa. Teza druga. Jeżeli ktoś uważa, że będzie tak, że wojska Stanów Zjednoczonych rozwiążą ten problem i wejdą na teren Ukrainy, to jest w błędzie. Wojska Stanów Zjednoczonych nie wejdą na teren Ukrainy i nie rozwiążą tego problemu. No o tym otwarcie mówi pan prezydent Biden. No tak, tylko to też jest taka atmosfera czasami, że może to tak będzie, że ktoś za nas to załatwi. Nikt za nas tego absolutnie nie załatwi. Myślę, że Ukraińcy trochę są przyzwyczajeni do tego stanu zagrożenia. I muszę pani powiedzieć, że ja nie byłem nigdy zadowolony z polityki Unii Europejskiej w stosunku do Ukrainy. No bo niby sankcje, niby to wszystko tak poważnie traktujemy, tylko nie wiem, czy pani nie ma takiego wrażenia, a ja mam, że im dalej od tej granicy, tym mniej się te państwa Unii Europejskiej tą sprawą przejmują, tak? Ukraina widziana poprzez pryzmat państw, nie wiem, południowych, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, ale również i Francji, to jest coś takiego, co jest daleko, daleko. No, u nas jest to za granicą, w związku z tym to jest duży problem. Myślę, że też zupełnie spokojnie trzeba mówić o tym, że gdyby nie daj Boże ta wojna się zaczęła, to my musimy się przygotowywać na przyjęcie bardzo dużej ilości ludzi. I zagospodarowania tych ludzi, zagospodarowania szkół dla dzieci, zagospodarowania noclegów, pracy. Moim zdaniem sytuacja jest poważna. Szpitali też na pewno. Szpitali, więc tak. Opieka zdrowotna to jest też podstawowa rzecz w takich sytuacjach dla polskiej opieki zdrowotnej, zresztą każdej w tej chwili europejskiej, to byłby dodatkowy, ogromny wysiłek, biorąc pod uwagę to, że cały czas z pandemią się zmagamy w mniejszym bądź większym stopniu. Dobrze, ale jeszcze chciałam zapytać pana o jedną sprawę, która wydaje mi się kluczowa. To nawet o tym pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Mińsk, współczesne Monachium, i przywołuje tutaj Rzeczpospolita 38 rok prezydenta Wielkiej Brytanii, ówczesnego Chamberlaina, który łudził się, że przekazanie Czechosłowacji da pokój. Tą dzisiejszą Czechosłowacją mają być porozumienia mińskie, czyli bardzo niekorzystne dla Ukrainy umowy z Rosją, zawarte przy udziale Francji, Niemiec, w zupełnie innych okolicznościach, kiedy Ukraina była państwem bardzo słabym, przy zupełnie też innym przywództwem. I czy pana zdaniem dziś nakłanianie przez Zachód Ukrainy, a zdaje się, że właśnie z tym mamy do czynienia w wykonaniu Francji i Niemiec, do przyjęcia porozumień mińskich nie skończy się tragedią? Bo ja przyznam szczerze, nie wyobrażam sobie, żeby dzisiejsze społeczeństwo ukraińskie zaakceptowało władzę, która złożyłaby w ukraińskim parlamencie ustawy zawierające, wprowadzające w życie porozumienia z Mińska. Proszę pani, myślę podobnie do pani, dlatego że ta wojna, którą prowadzi w tej chwili Ukraina z Rosją, na pewno skonsolidowała bardzo znaczną część społeczeństwa ukraińskiego. Na pewno jest tak, bo to jeszcze chciałem powiedzieć, że trzeba bardzo mocno
dawać wyrazy wsparcia temu społeczeństwu. My żeśmy zaproponowali w Sejmie i pani marszałek Witek zgodziła się do wysłania w trybie pilnym delegacji ze strony Parlamentu Polskiego, bo myślę, że Ukraińcy potrzebują takich również gestów innych narodów, innych państw, które mówią: dobrze robicie, trzymamy za was kciuki. Natomiast do tego, co pani powiedziała, się odniosę. Myślę, że pani idzie, znaczy podobnie myślę, bo to jest tak, to jest gdzieś daleko, to jest wschód Ukrainy. Tam generalnie to, jak się coś stanie, to przecież nas nie dotyczy. Trzeba opowiadać w tym momencie obrazowym językiem. No proszę państwa, a jakbyśmy się czuli, gdyby nagle na Podlasie do województwa świętokrzyskiego oraz do województwa lubelskiego weszły jakieś siły zbrojne innych państw i powiedziały: no to tutaj będzie taka sytuacja, że tutaj się tak jakoś dogadamy, to tutaj będzie taka autonomia, nie autonomia, tutaj sobie porządzimy. No przecież to by było dla nas ohydne, okrutne, byśmy z tym walczyli. I myślę, że Rosjanie robiąc to i proponując takie sytuacje, to myślę, że Ukraińcy nigdy się na to tak naprawdę nie zgodzą, a jak się zgodzą, to pod przymusem i to nie jest żaden komfort. No to jest tak, znaczy powtórzę swoją tezę, im dalej się jest od tej Ukrainy, tym się bardziej chce, żeby tam było cichutko, cichutko. Na Boga, tam weszły wojska. Panie marszałku, rzeczywiście można tam powiedzieć, że Paryż jest dość daleko od Ukrainy, no ale Berlin to już tak daleko nie jest. Dobrze, no ale między Berlinem a Ukrainą jest jeszcze Polska. Ja nie chcę nikogo urażać, tylko po prostu widzę, co się dzieje, tak? To znaczy te problemy im dalej, tym jakoś to będzie. To nie będzie tak. To znaczy my właściwie to nie zaakceptowaliśmy, ale prawda jest taka, że od wielu lat na Krymie, czyli na terenie, który jest ukraiński, stacjonują wojska, tak? No i co? I właściwie to tak, chodzimy do sklepu codziennie, Europa chodzi codziennie do sklepu, no tak, sklepów nas... No to jest nawet coś więcej niż stacjonowanie wojsk, bo to jest po prostu odłączenie tej części Ukrainy i przyłączenie ją faktyczne, choć nieprawne, bo bezprawne całkowicie do Federacji Rosyjskiej. Dobrze, panie marszałku, to jak pan w tym momencie, w tej sytuacji ocenia aktywność polskich władz? Polskie władze nie są entuzjastycznie nastawione do porozumień mińskich. No już myślę, że dowody tego, wypowiedzi chyba wszystkich najważniejszych w Polsce polityków były jasne na przestrzeni ostatnich lat. Jak pan patrzy na zaangażowanie Polski po stronie Ukrainy? Proszę pani, ja uważam, że to, co jest w ostatnim czasie robione, ta w sprawach Ukrainy, ta aktywność jest dobrą aktywnością. Uważam, że my powinniśmy w sprawie ukraińskiej być nadaktywni. Powinniśmy jeździć, powinniśmy walczyć, bo to jest państwo, z którym graniczymy. Ale też muszę pani powiedzieć, ja nie rozumiem na przykład tego, co zrobił pan premier Morawiecki, uczestnicząc w spotkaniu w Hiszpanii z tymi partiami, z których część właściwie jest po stronie Rosji. To są takie sygnały, które moim zdaniem są niejednoznaczne, które ludzie nie rozumieją. Ja tego nie rozumiem. Nie wiem, po co pan premier Morawiecki spotyka się z panią Le Pen i argumentacja taka, że on się spotyka z nią po to, żeby jej wytłumaczyć, że ona źle myśli, to moim zdaniem przy tak napiętych stosunkach, jakie są w tej chwili na Ukrainie, między Ukrainą a Rosją, to moim zdaniem raczej bym to potępił, a nie tam kogoś szkolił. Nie wierzę w to panie marszałku, gdyby stosować tą logikę, to pana europosłowie powinni wyjść z grupy w Parlamencie Europejskim, w której są, bo nie powinni być z przedstawicielami partii rządzącej w tej chwili w Niemczech, tej głównej partii, nie powinni być w ogóle związani z tym, z tą polityką, którą reprezentuje w tej chwili rząd niemiecki. Ja przypominam, że gościem Sygnałów Dnia jest pan marszałek Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, ale będziemy jeszcze rozmawiać, panie marszałku, tylko już w części internetowej, w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. Więc panie marszałku, może pan się do tego odnieść, bo być może nie wszyscy usłyszeli to, co pan chciał powiedzieć w tej sprawie. Bardzo proszę.
Nie no, chciałem powiedzieć, że moi europosłowie nie spotykają się z partiami, które od czasu do czasu głoszą hasła parafaszystowskie. Tak? To nie ma porównania pod tym względem. No, nigdy żaden polityk SPD nie opowiadał o tym, że kocha Putina, nie brał od niego kredytów i nie robił to, co Putin mu kazał. No chyba pan żartuje. A pan Schröder, to przepraszam, znaczy mam wrażenie, że to już kocha, to ale mało powiedziane, bo i się uczepił go jak nogi swojego zbawcy. Ale przypominam, że pan Schröder nie jest kanclerzem Niemiec. Nie wiem, czy pani zauważyła Ale ja przypominam, że jest bardzo ważną osobą tego środowiska politycznego i przypominam, że był kanclerzem Niemiec i że był liderem tej partii, więc jego współpracownicy są dzisiaj w rządzie w Berlinie i jego współpracownicy decydują na przykład o tym, że nie będzie mogła Estonia przekazać pomocy wojskowej Ukrainie, nie będą mogły samoloty z Wielkiej Brytanii przelatywać z pomocą wojskową na terytorium Ukrainy, tylko muszą lecieć okrężną drogą. No, więc ten problem bez wątpienia jest już. Ja już nie wspominam Nord Stream 2, bo nie chcę, żebyśmy w tej chwili wchodzili w tą dyskusję. Chciałam zmienić temat, chciałam zapytać pana marszałka o wniosek o powołanie komisji śledczej. Jak pan marszałek ocenia szansę na powodzenie tego wniosku podczas głosowania w Sejmie? Już pani mówię, ale odniosę się jednym zdaniem do tego, co pani w dłuższy czas mówiła. To znaczy przypominam, że dzisiejszy kanclerz Niemiec powiedział, że Schröder nie jest kanclerzem Niemiec, a Schröder kanclerzem Niemiec był przed panią Merkel. W związku z tym ja już powiem szczerze, nie za bardzo pamiętam, jak on nim był. No dobrze, wracając do komisji śledczej. Proszę pani, no jest złożony wniosek w sprawie tej komisji śledczej. Ja uczestniczyłem w dwóch spotkaniach dotyczących powołania tej komisji śledczej. Miałem przyjemność albo nieprzyjemność, ale na pewno przyjemność obserwowania historii. Wczoraj nastąpiło porozumienie między strukturami opozycyjnymi. To porozumienie polega na tym, że zgodziliśmy się, że przewodniczącym tej komisji powinien być pan Kukiz. Zgodziliśmy się, że skład tej komisji powinien być taki, że 5 osób powinno iść w stronę partii rządzącej i 5 osób powinno być zgłoszone z opozycji. Zgodziliśmy się co do zakresu funkcjonowania tej komisji, co do czasu funkcjonowania tej komisji, to znaczy zarówno tych czasów władzy PiS-u, jak i tych czasów władzy Platformy Obywatelskiej i PSR-u. Tak nawiasem też proponowałem, że jeżeli jest chęć, to żeby przeanalizować również sprawy związane z rządami SLD, dlatego że uważam, że jeżeli w tej sferze są jakiekolwiek nieprawidłowości, to one bez względu na to, kto rządził, powinny być pokazane, wykryte, stwierdzone i stworzone mechanizmy, żeby nigdy w życiu się to nie zdarzało, albo przynajmniej... No tak, wiemy, że ten czas będzie ograniczony do rządów, że rozpocznie się ten okres, który być może komisja będzie badać od czasów rządów Platformy Obywatelskiej. A pana Pawła Kukiza to gdzie pan zalicza? Do większości, czy do opozycji, czy jakie jest? Jak pan go lokuje na tej mapie sejmowej? Ja go w ogóle nie lokuję na mapie sejmowej. No, zaproponował komisję. Ja uważam, że jest sens powołania takiej komisji. Uważam, że ta formuła, którą żeśmy wydyskutowali, była jedyną formułą, którą można było wydyskutować, bo się wszyscy na tę formułę zgodzili. W tej chwili w sprawie powołania tej komisji wydaje się, że jest 230 do 230. Sprawa jest ewidentnie rozwojowa, bo myślę, że będziemy zaskakiwani, tak mi się wydaje, podejrzewam, że będziemy zaskakiwani różnymi nowymi informacjami. Pewnie będą się pojawiały nowe nazwiska, które będą uważały, posprawdzają że były podsłuchiwane. No, jeżeli to dotknie na przykład członków rządu, to wydaje mi się, że może nastąpić bardzo radykalna zmiana w sposobie myślenia polityków PiS-u.
Wie pani, z tymi komisjami jest bardzo różnie, bo w komisjach ludzie odchodzą, ludzie zmieniają zdanie, nagle się wydarza jakiś fakt, który zmienia sposób myślenia w sposób radykalny. No to, jeżeli ta komisja powstanie, to uważam, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie. I od czego ta komisja powinna ewentualnie zacząć swoją pracę? Od tej historii teraz, współczesnej, czy też powinna zacząć chronologicznie i od czasów Platformy Obywatelskiej? Jakie jest pana zdanie? No proszę pani, nie było sferą ustaleń wczorajszego gremium, a były wczoraj... No właśnie dlatego się pytam o to, jak pan na to patrzy, bo tu rozumiem, pani, że tu mogą być też jakieś różne zdania. Ja już jestem doświadczonym dosyć politykiem, w związku z tym, jeżeli ustaliliśmy wczoraj, że takie sprawy będziemy ustalali w tym gronie, które wczoraj się zdarzyło, które wczoraj się zebrało po raz drugi, to myślę, że po prostu ciąg dalszy też tak powinien wyglądać. Ponadto ja już bym w to nie ingerował. Jeżeli zostanie komisja powołana w składzie 11-osobowym, to ta komisja musi po prostu przyjąć sobie harmonogram prac. Wydaje mi się, że w tej chwili sugerowanie czegokolwiek komisji, która jeszcze nie powstała, i opowiadanie o swoich marzeniach nie jest dla mnie przynajmniej rozsądne. Panie marszałku, a czy pana zdaniem ten zaproponowany skład, ja nie mówię o składzie personalnym, bo on tylko w jednym miejscu został zaproponowany, cała reszta jest jeszcze pieśnią przyszłości, ale czy ten zaproponowany skład pana zdaniem jest zgodny z zapisami ustawy o komisji, o powołaniu komisji śledczej? Tu jest mowa o tym, że odpowiednio do liczebności, czyli wchodzą do takiej komisji przedstawiciele tych kół, które są obecne, klubów, które są obecne w konwencie seniorów, ale w proporcji. No, z tego, co pan mówi, co jest zresztą publicznie dostępne, wynika, że ta proporcja nie byłaby zachowana, bo największe ugrupowanie byłoby w tym momencie mniejszościowym. Proszę pani, ja uważam, że jest to zgodne z prawem, dlatego że po pierwsze pani powołuje się na regulamin, na ustawę, ja się powołuję również na ekspertyzy prawne, które posiadam. Nie, ja się powołuję na ustawę. My mamy ekspertyzę prawną profesora Chmaja, która twierdzi, że generalnie jeżeli jest odzwierciedlenie sytuacji, która jest w konwencie seniorów, a jest, jeżeli chodzi o skład, to w tym momencie idzie to w dobrym i zgodnym z prawem kierunku. Myślę, że pewnie będą różne opinie w tej sprawie. Ostatecznie będzie decydowała większość w Sejmie, dając wykładnię poprzez wybór i strukturę, i powołanie struktury tej komisji. Czy dojdzie do tego głosowania? Panie marszałku, no spójrzmy na pewną praktykę parlamentarną, która się już przyjęła i nie tylko w odniesieniu do komisji śledczych, bo powiedzmy sobie szczerze, że komisja śledcza jest rzadkim mimo wszystko zjawiskiem w polskim parlamencie, no ale w przypadku innych komisji, no to tam ten parytet jest zachowany, czyli to rozumienie jest właśnie takie, jak wskazuje ustawa, no odpowiednio do ich liczebności. To jest dokładny cytat. Tu by był jednak pewien wyjątek zastosowany. Zdaje się, że nigdy wcześniej nie zastosowany. Proszę pani, jeżeli znajdzie się większość do powołania komisji w takim składzie, i ta to ustawa nie ma znaczenia. Nie. I ta większość będzie uważała na podstawie ekspertyz prawnych i swojej wiedzy prawniczej, że jest to zgodnie z prawem, to będzie taka wykładnia. Jeżeli ktoś będzie tę wykładnię negował, to może tę wykładnię skarżyć po prostu. W tej chwili mamy taką sytuację. Pan Paweł Kukiz wczoraj złożył wniosek i złożył podpisy wszystkich tych kół i klubów, które się spotkały. Poinformował również, z tego co wiem, bo tak nas informował, a nie przypuszczam, żeby w tym momencie mówił, znaczy wiem, że tak zrobił, poinformował, że spodziewa się, że to wejdzie w przeciągu miesiąca pod obrady Sejmu. No i czekamy. Wie pani, ja mam dystans do takich spraw. Ja uważam, że trzeba wyjaśnić sprawy dotyczące podsłuchiwania ludzi. Jeżeli te sprawy są niezgodne, ja uważam osobiście, że są niezgodne z prawem, to jest wielki problem
prawny i funkcjonowania państwa polskiego. Bo jeżeli prawdą jest to, że byli na przykład podsłuchiwani urzędnicy NIK-u, to ja tylko chcę przypomnieć, że NIK jest od kontroli na przykład rządu, a nie rząd jest od kontroli NIK-u. W związku z tym musimy to po prostu wyjaśnić. To jest idealny materiał na komisję śledczą i myślę, że za chwilę się okaże, czy to pójdzie w tym kierunku, czy nie. Mówię o tym naprawdę bez zamówienia. Skoro jesteśmy przy NIK-u, to ja od razu zapytam, jak państwo będą głosować wówczas, gdy będzie głosowany wniosek o uchylenie immunitetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. A ja pani bardzo chętnie na to odpowiem. My będziemy za tym, żeby ten wniosek o uchylenie immunitetu odrzucić. Dlatego, że ja traktuję pana szefa NIK-u jako swego rodzaju takiego specyficznego świadka koronnego. Ja pamiętam, co było mówione, bo mam dobrą pamięć, tak? Pamiętam, co było mówione. Ale przepraszam, to jako skruszonego przestępcę? Proszę pani, jako człowieka, który generalnie... Nie, bo pan się powołał na konkretną instytucję prawną, no to ona zakłada pani, właśnie... Mamy do czynienia z przestępcą, który przechodzi na dobrą stronę mocy. To rozumiem, że pan uważa, że pan prezes Banaś jakiś przestępstw się dopuścił. Ja to użyłem tego określenia w przenośni. To znaczy ja pamiętam, co mówiliśmy, w tym ja, żeby była jasność, bo politycy mają taką tendencję do szybkiego zapominania. Ja pamiętam, co mówiłem na temat działalności pana Banasia w czasie, kiedy były sprawy wynajmowania hoteli, historii, tego typu rzeczy. Tak? Te rzeczy nigdy nie zostały potwierdzone, ale te rzeczy padły. Ja pamiętam, co robił pan Gowin. Ale jak padły? Padły? Bo pani, przepraszam, panie marszałku, to jest ważna kwestia. Politycy Platformy Obywatelskiej złożyli kilkanaście zawiadomień, ponad 10 zawiadomień, na chyba jest 11, czy 12, czy 15, już w tej chwili nie pamiętam, zawiadomień do prokuratury właśnie w związku z różnego rodzaju podejrzeniami, ich zdaniem w ogóle pewnością, że pan Marian Banaś dopuścił się różnego rodzaju przestępstw. 11 z nich z tych zawiadomień posłów Platformy Obywatelskiej. Rozumiem, że te wątpliwości również państwo podzielali, bo tak rozumiałam wypowiedzi państwa. 11 z nich stało się podstawą zarzutów, które formułuje prokuratura. To jest ponad 80% tego, co prokuratura zarzuca, to są zarzuty Platformy Obywatelskiej. I teraz państwo uznali, co się takiego stało, że państwo uznali, że jednak te zarzuty były, no rozumiem, jakąś złośliwością Platformy Obywatelskiej wobec pana Banasia, no bo pan mówi, że te zarzuty padły. Proszę pani, ja nie będę opowiadał tego o tym, co zrobiła Platforma Obywatelska. Nie wiem, co zrobiła Platforma Obywatelska. Pewnie to, co pani mówi, jest prawdą. Tylko proszę pani, zaufanie w tej chwili do struktur państwa, zaufanie do całego pionu wymiaru sprawiedliwości. Jest zaufanie do polityków Platformy Obywatelskiej. To ich zawiadomienie. Pani mówiła 5 minut w tej sprawie. Wie pani, jak ja mam ufać prokuratorowi generalnemu i szefowi służb, jeżeli ja dostaję informację, że pani prokurator Wrzosek była inwigilowana poprzez system Pegasus. Wie pani, my nie żyjemy w tej chwili, moim zdaniem, w państwie prawa, w którym mamy zaufanie do prokuratury, w którym mamy zaufanie do sądów, w którym cały wymiar sprawiedliwości daje nam codziennie dowody na to, że jest obiektywnie i mądrze. Ani nie jest obiektywnie moim zdaniem, ani nie jest mądrze moim zdaniem. W związku z tym, jeżeli jest człowiek, który w tej chwili z instytucją, która jest Najwyższą Izbą Kontroli, kontroluje i pokazuje różne świństwa, przekręty tej władzy, to w tym momencie, jeżeli ta władza go atakuje, mam prawo uważać, że coś jest nie w porządku. I tak uważam. Pani tak, uważa inaczej. Panie marszałku, przecież to nie ta władza go zaatakowała, tylko pana
nie wiem, koledzy polityczni, to w kontekście ewentualnej jednej listy wyborczej, której pan ostatnio już nie wyklucza. No, jednym słowem, przedstawiciele partii, z którą państwo współpracują. No, jeżeli 80% zarzutów sformułowanych jest na doniesieniach z zawiadomienia polityków Platformy Obywatelskiej, to nie ta władza zaatakowała, tylko Platforma Obywatelska zaatakowała. Rozumiem, że coś się zmieniło politycznie i pan Banaś jest w tej chwili już strawny politycznie, przynajmniej dla Platformy Obywatelskiej, i stąd te zarzuty nie mają znaczenia. Pani powtórzyła to samo drugi raz. To znaczy, jeżeli pani chce zapytać o zdanie Platformy Obywatelskiej, to niech pani zapyta polityka Platformy Obywatelskiej. Ja uważam, że nie mam grama zaufania w tej chwili do struktur państwa wymiaru sprawiedliwości. Nie mam grama zaufania. Dlatego uważam, że tak to użyłem takiego sformułowania, notabene po pani posłance Hannie Gill-Piątek, bo ona to wymyśliła. Uważam, że jest to bardzo trafne. Banaś w tej chwili jest właśnie dla mnie osobiście takim przykładem świadka koronnego, który może coś zrobił, może czegoś nie zrobił. Natomiast w tej chwili niewątpliwie pokazuje... Zdaje się, że autorką tego sformułowania jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska. No nie wiem, wydaje mi się, że chyba... No. 2050, mało ważne, kto jest autorem. Ja, na pewno nie ja jestem autorem tego powiedzenia. Po prostu uważam, że jest to sytuacja taka, że NIK pokazuje w tej chwili ogrom po prostu przekrętów tej władzy. W związku z tym uważam, że sposób różnoraki jest atakowany, a jeżeli był atakowany urzędnicy NIK-u w ostatnim czasie poprzez system Pegasus albo inny, to uważam, że to już jest szczyt bezczelności. Ale sam panie marszałku się z tego wycofał. Najpierw powiedzieli, że 600 razy byli atakowani lub więcej, później powiedzieli, że 3, a później tajemniczy ekspert z konferencji prasowej dyrektorów Najwyższej Izby Kontroli, który audio mogliśmy słuchać tylko, nie mogliśmy widzieć, poznać, mówił, że to jest rzecz niepotwierdzona. Ale jest na to świetny pomysł. Daje pan wiarę takim informacjom? Niech pani posłucha, jest na to świetny pomysł. I będziemy mieli gwarancję rozsądku. Komisja śledcza. PiS na pewno, który nie jest winny niczemu, według niego, poprze komisję śledczą, a na komisji śledczej po prostu zobaczymy, kto miał rację ostatecznie. Jaka będzie przyszłość komisji śledczej, to jeszcze pieśń przyszłości, to się okaże. Bardzo dziękuję. Musimy postawić kropkę. Pan Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, no właśnie, o sytuacji w Nowej Lewicy nie porozmawialiśmy, ale to być może innym razem. I wicemarszałek Sejmu był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.